Witajcie. Z tej strony ponownie Starkej. No i widzimy się oczywiście w Orii. I wola ogników, jak już teraz wiem dokładnie, jak brzmi spolszczenie. Od ostatniego razu wydarzyło się tylko tyle, że mogę powiedzieć, jako iżbyś, ponieważ... Dobra, już się plączę. Dzisiejszy odcinek jest po części sponsorowany przez siostrę i jej wspaniałe odkrycie, którego oczywiście ja nie doświadczyłem osobiście, bo jestem lamą, idiotą i nieogarem. I jak zwał, tak zwał, rozumiecie. Tutaj Q odpoczywa. Dobra. Dzisiejszy cel jest dosyć ciekawy i miejmy nadzieję, że udałoby się to osiągnąć wszystko. Oczywiście już musiałem wpaść w pierwsze lepsze kolce, bo jakby inaczej, przecież inaczej się nie da. Dobra. Idziemy do źródeł. Głównie dlatego, że mam nową rzecz związaną z tymi źródłami. Otóż wydaje mi się, że ta martwa gałąź też może zostać roślinką. I swoją drogą oczywiście dalej nie przystosowałem jeszcze do końca sprzętu, bo po tym remoncie pseudo u mnie. Więc jeśli dźwięk będzie trochę dziwny momentami czy coś, to mam nadzieję, że przebaczycie, ale tam się osiągnąć jak najwyższą głośność przy jednocześnie jak najniższej wysokości gaina, bo jednak nie ukrywajmy się, mój pokój nie należy do cichych, a w związku z tym to nie da się prawie w ogóle spokojnie nagrywać, więc gain musi być minimalny, a jednak głośność mojego głosu musi być jednak... Dobra, już się plączę, ale musi być powyżej wszystkiego innego, dobra. Dobra, czyli w sumie tutaj witają się tylko ze mną, gdybym jeszcze się nie przywitał. Oj. Oj. Czyli będę musiał tam wrócić i powiedzieć mu, że mam złe wieści, nie da się uratować jego drzewa. Ta gra jest smutniejsza niż się by mogło wydawać. No, ale teraz to już łatwo będzie tutaj zwiedzać, dzięki temu, że dostałem piórko z powrotem. Dobra, to gadajmy i zajmijmy się oczywiście nowymi sprawami. Dobra, jest tutaj coś wyżej. No oczywiście, że jest, bo jakby inaczej. Kamyczek. Albo go nie kojarzę, żebym widział, albo go nie widziałem. Albo to jest ten kamyk, o którym wiedziałem, że istnieje, ale nie potrafiłem do niego dojść. Kolejny Moki. Dobra. Kolejny punkcik i w sumie nawet nie wiem, gdzie ja idę. Czemu tu widzę twarz tego ogrodnika? A, kolejny taki, dobra. Pewnie będzie można z nim pogadać o jakimś jedzeniu czy coś. No i oczywiście ktoś przyłazi. Siostrę! Nie wrześć, siostra. No ale właśnie siostra przylazła i zdobyłem dla mnie jakąś przyprawę. Chyba? Te. Albo znalazłem przyprawę, albo udało mi się znaleźć coś. Aha! Aha, dobra, czyli worek tych ziół, który miałem, okazał się być dobrymi przyprawami. Teraz dzięki temu dostałem zupę, którą mam znowu komuś przekazać. Zadanie jest porządniejsze i dłuższe niż myślałem, ale dobra. Teraz muszę znaleźć kogoś, kto... Orni, wpadaj do zupy. Proszę cię. Cicho, siostra. Dobra. Co? Dobra. Dobra. Już się trochę plączę sam w sobie, ale muszę znaleźć kogoś, komu tą zupę będę mógł przekazać, bo chcę zakończyć to zadanie z rąk do rąk. Ale póki co... Spadamy. I tutaj było coś, czy to gdzie indziej? Chyba gdzie indziej były jednak te wszystkie znajdźki, których szukam. Ale nie ma co narzekać. Za chwilę tak czy jak dostanę nowego kamienia przynajmniej, więc...
A ten coś miał do powiedzenia? Mhm. Dobra, czyli porady, ale tak poza tym to nic konkretnego. Siostra, nie kradnie mojego śniadania. Dobra, pogadajmy z Kurczakiem, czy on ma coś do powiedzenia. Dobra, czyli to nie teraz. Aha, czyli pogłoska, kolejne informacje. A teraz dobra, pokaż mi, czy mogę. Mogę coś zbudować. No niestety nie mam 4, bo trzeba 6 tutaj. Wejście do jaskini za 6, a za 10 mam gorlecki szlif. Dobra, czyli nie mogę tego zrobić. Ale tu kolejny jest, dobra, czy coś on powie? Dobra, czyli jakieś podpowiedzi, ale nic konkretnego. No i niestety smutna wiadomość dla Mokiego. Na wojnie. Dobra, siostra. A w jego chacie światło. Czyli smutne wieści. Nie, ta gra jest taka depresyjna momentami. Z tymi swoimi wszystkimi smutnymi wiadomościami. Ale cóż, taka kolej rzeczy chyba, dobra. Czyli kapelusz trzeba będzie mu zdobyć. Nie wiem, może od niego. Aha. Masz coś nowego? No niestety nie. Nawet nie wiem, co mam mówić za bardzo, bo się skupiam tak teraz na tym, żeby osiągać jakieś dziwne rzeczy, że no. Pan miał coś do powiedzenia? Aha. A, i w sumie wiem, jak pobudzić tego kogoś, mam teraz to moje super wielkie pióro. Okej? Okay. Albo tutaj wczoraj, jeśli tego nie było, albo ja byłem lamą i nie zauważyłem. Dobra. I życie się powiększyło. I tutaj też coś jest, czy nie? Oj, oczywiście, że jest jakby na... Trzej Ori! Ciapoku jeden! W sumie to ja jestem tej ciapa, ale cicho tam. Zwiedzanie jest takie fajne, że aż się nie chce przestawać. Dobra, a teraz pogadajmy z Mokim znowu. Aha. Jednisko w leżu wyjca, takie tam. Dobra. Fajnie, ale... No na co mi to? I mamy kamienia. A. Strzały zysków trafiają też pobliskich wrogów. Okej, okay, fajnie. Czyli teraz musimy jakoś pozbierać tutaj to wszystko. Tylko, że nie do końca wiem jak. Za pośrednictwem prawdopodobnie wiecie, tych nowych wiatrów i w ogóle, ale się zobaczy. I windą na samą górę. Czyli tyle, na ile się da. Hop, hop, hop. I tak. Dostałem się wyżej, tylko. Co mi to da? Czyli całe światło jest w całkowicie innym obszarze. Dobra, może nie powinienem się teraz tym przejmować wszystkim. Jeszcze jakoś tam wlezę, co? Dobra, nie. Nic tu nie ma. Wolę ogników. To już było. Czyli tutaj. Tam prawdopodobnie tutaj. Chociaż właśnie zapomniałem. Prawie zapomniałem, może tak lepiej. Jest w sumie parę spraw tej właśnie, które... A, czyli mogę się teleportować już bez niczego, super.
właśnie parę spraw, które siostra, można powiedzieć, że mi wyjaśniła, czy tam pokazała, i ta scena robi ci swoją lamistość tym, że pokażę, jak to się robi i że umiem. Dobra, teraz szybciej się tepaj, Ori. Jesteśmy tak w tym miejscu, dobrze myślę? Tutaj już byłem, rzecz jasna. Ta lokacja w sumie się niewiele zmieniła. Mimo wszystko. Mimo oczyszczenia wody i w ogóle. Ale może taki miał być jej klimat od początku do końca. Dobra. W takim razie... pora liść wyżej. Z moim młotkiem, rzecz jasna. I żeby nie było to, co wam pokażę, nie jestem pewien, czy mogłem zrobić wcześniej, jak siostra to pokazała, czemu zrobiła. Bo jednak ona gra na tak zwanym easy. I zastanawiam się, czy przypadkiem nie okazałoby się może, że wiecie, no... na easy są jakieś inne wymogi, z których łatwiej w ogóle. Otóż, patrzcie. Można było tak to rozbić. Więc teraz mnie naprawdę zastanawia, czy to można było nawet na normalnym. Czy jednak na normalnym, powiedzmy sobie szczerze, wymogi są dużo wyższe. Okej, jakby nie było, tak czy siak, ja tu jestem, może z wielkim opóźnieniem, może bez opóźnienia. Ale siostra uświadomiła mi, że dało się tutaj wleźć już teraz, więc tak. Jeśli ktoś zna odpowiedź, bardzo bym prosił o sprawdzenie, czy tam odpowiedzenie właściwe, bo sprawdzać nie ma co. No i właśnie w ten oto sposób... kolejna znajdźka, którą wcześniej pominąłem przez moją nieuwagę, lemistość bądź... nie wiem co jeszcze, została zebrana. Dobra. To lecimy dalej. I oczywiście wiem, że mam też tą szybszą broń, fajniejszą niby. Ale jakoś tak mi się spodobał ten młoteczek, że... aż nie chce mi się go wymieniać. Jak fajnie się patrzy, jak wszystko lata 5 km od tego młotka. No nie wiem, po co unikam teraz tej wody, ale dobra. I chyba tutaj też będzie dało się przeleść. W takim wypadku. Jestem naprawdę prawie pewien... super. Że nie mogłem tego moją bronią zwykłą rozwalić, chociaż... nie będę ukrywał, nie pamiętam, czy nawet próbowałem, więc... możliwe, że lama. Okej. Tutaj zaliczone chyba wszystko. To teraz... gdzie jeszcze jest coś takiego, co bym mógł pozwiedzać? Może młyn? W sumie nie jestem pewien, czy w młynie wszystko zwiedziłem i w okolicach, ale... no nie wiem też, czy jest naprawdę jakiś większy sens, czy nie już wracać do tamtej lokacji. A dobra, nawet się tepnę, bo tutaj jest właśnie ten taki niewielki obszar, który chyba był zawodniony czy coś i nie mogłem tam wleźć wcześniej. Tak, dobry pomysł. Dźwięki dalej się bagują. Dalej jest tutaj ta tajemnicza biblioteka. No i właśnie tak, tutaj była ta trochę struta woda. Jeśli nie mylę, że była struta. Przez co nie mogłem tu wleźć, a w środku... no górlecka ruda, więc... jeśli mogłem wcześniej, to byłem lamą, że tu nie wlazłem. A jeśli tak, jak mi się wydaje, nie mogłem, to w sumie dobrze, że chociaż teraz wlazłem. Dobra. Nie wiem, czemu mi się zawsze wydawało, że tutaj coś będzie dało się z tym zrobić. Może nie tyle, co zawsze, co kiedy to zobaczyłem, ale... no niestety wygląda na to, że naprawdę ten sprzęt to jest taki na zasadzie bardziej, że działa sobie, bo sobie działa, ale... ty nic nie zrobisz, bo to jest tylko zdoba. Dobra, jak już przelazłem też ten etap, to fajnie byłoby zobaczyć, co za dziedzictwo tutaj się działo, czy czegoś nie pilnowało. No oczywiście, że pilnowało. No chyba mam nosa do takich sekretów. A jednocześnie do pomijania najbardziej oczywistych rzeczy, to da się pominąć, rzecz jasna. Nie. Da. To chyba tyle, co miałem do zrobienia w tym miejscu. Wyściga dalej, nie wygrałem z tym cieniem. Po prostu trasa za trudna dla mnie. Więc... no nie mam zamiaru się aż tak męczyć. Tu jest jakiś... dobra, tym mokiem już pomogliśmy. Tutaj jest... Nie wiem, czyli tak... po prostu mam teraz łazić po krainach i dostać się tam, gdzie w końcu będę mógł coś oczyścić. Dobra. No w takim wypadku lecimy już z powrotem tam, gdzie ostatnio musieliśmy jeździć na
kurczaku, czy tam w sumie sławie, ale... No dla mnie każdy tak to kurczak, więc rozumieć. Dobra. No niestety znowu trzeba przełazić przez najgorsze miejsce, jakie znam. Pod kątem ilości wrogów chyba. Ale na szczęście jestem już na tyle sprytny, że w większości przypadków potrafię sobie poradzić bez walczenia z nimi. Tylko oczywiście wpadłem w dziurę, dzięki czemu... Tak. Może walczyć nie muszę, ale macka była mi tak czy jak potrzebna. Mhm. I zauważyłem, że tutaj chyba kolor też blekną, kiedy stało się to nieprzyjemne zdarzenie. Nie bij! Pogadaj z nimi. Mhm. Mhm. Jeśli mówisz, że Kwolok sobie poszedł, będzie miał więcej problematycznych konsekwencji niż początkowo mogłoby się wydawać. A naprawdę, albo mi się wydaje, albo te tereny trochę straciły swój kolor. Okej, teraz tak. Tam nie wiem, czy mogłem zrobić cokolwiek, więc... A, dobra. Ojej, zepsułem okazję jedyną chyba. Bo już widziałem, jak to tam zrobić. Tylko jak? To jest moje pytanie. Jak? Bo nie ukrywam... nie pomyliłem raczej przycisków, a... nie wiem. Dobra, czyli wygląda na to, że nie da się od niego odbić tym wszystkim, chyba że... lasso? Może kamień lassa właśnie by pomógł. Tak. Warto będzie spróbować. A nóż widelec się naprawdę uda. Nie, do nich się nie można zbliżyć w żaden sposób. Dobra. Może jakoś przy użyciu jego wybuchu trzeba to mądrze zrobić, żeby wyrzuciło w górę nas, czy coś. Więc w sumie spróbuję jeszcze raz, jeśli się uda to fajnie, jeśli nie, no to ja już odpuszczam, kiedy indziej tam wlezę. Chociaż więcej energii, nie ukrywam, przydałoby się. Chociażby ze względu na to, że więcej energii oznacza więcej możliwości do, wiecie, używania jej w walce, a nie tylko do zagadek, co w sumie na obecny moment... No... Prawie. Ale dobra, jak mówiłem, kiedy indziej tam wrócę już... Chciałbym pokazać wam cokolwiek. Dobra, to chyba przeznaczenie mówi, że po prostu... Nie marudź, tylko zrób to w końcu. Ale teraz już naprawdę będzie ostatni raz, bo nie chcę zmarnować całego odcinka na... prawdopodobnie nieprawidłowe jeszcze na dodatek... Oje. Dobra, jakoś to... W sumie po chińskiemu to jakoś zrobiłem, więc teraz jak już mam więcej tej energii, to... Pora się trochę wyzdrowieć. Wracamy do piórka, rzecz jasna. I może patrząc na całokształt, lepiej byłoby wyłączyć brawurę, chociaż z drugiej strony nie wiem. Nie, no to tak zwiększa te obrażenia młota, że nie ma co ryzykować. Chociaż w sumie warto ryzykować właśnie, a nie ma co ryzykować. W sumie łażenie z tym wszystkim to jest spore ryzyko. Dobra. I teraz tak. Według mapy to już tutaj, więc nie ma co się przejmować czegoś szczególnie. I te. No jasne, znowu dało mi się złapać w to samo pewnie co ostatnio. Albo mnie się wydaje, albo naprawdę są z jakimś celem, ale... Jakby nie było, i tak wolę chyba nie ryzykować. Gdybym chciał wrócić do domu, to może lepiej byłoby zobaczyć, czy on w ogóle przeżył to wszystko, czy... Czy wszystko w porządku, wiecie, tego typu sprawy.
I wpadłem do bagna. Chyba tylko przejście tam wyżej było naokoło całkowicie, więc... Dobra, chyba jestem na prawidłowej trasie, jeśli chciałbym ich odwiedzić znowu. I może wykonać kolejnego poboczniaka, chociaż... No niestety... Kolejne smutne zdanie. Czyli, że się udało. Wow. Czyli w sumie z rozpaczy i tak przychodzi nadzieja. Mamy nowe drzewo. Które rzecz jasna posadzimy w tych całych źródlanych polanach, czy jakoś tak? Mam nadzieję. Czyli powrócił do rodziny, żeby też stać się kamieniem. Smutne. Naprawdę smutna historia, ale... Zauważyłem, że ogólnie Ori sam w sobie jest strasznie smutną grą pod kątem historii i... w ogóle... Jednak zawsze mimo tego smutku da się znaleźć w tej grze jakieś tam elementy chociaż nikłego pocieszenia. Dobra. Znowu nie zwiedziłem tej drugiej strony, więc brawo ja. A tutaj mamy... punkt teleportacyjny. Oczywiście, musiałem pominąć jedyny punkt teleportacyjny chyba w całej lokacji. Oczywiście poza tą daleką częścią, do której nie chciałem leźć. Od razu, w sumie jak chciałem już leźć, to... polazłem i mi zabrali władzę nad Orim przez to, że... wsadzili go na jakiejś kurze. Tak, po raz kolejny mówię, wiem, że to jest sowa, ale ja nazywam ptaki kurami i to się raczej zbyt szybko nie zmieni. Dobra, u góry byłem? Chyba byłem, ale... I tak wolę sprawdzić, czy czegoś nie pominąłem. Dobra, nie dało się pominąć, to było to miejsce, dobra. Mam nadzieję, że uda się wyczyścić całkowicie tę lokację. Nieszczęsne miejsce. I nie wiem czemu Ori znowu tu idzie i obserwuje. Nie mogłem przez chwilę skakać, nie mogłem bić, nic nie mogłem po prostu. Dobra. Naprawdę dzisiaj mało gadam, ale... No bądź co bądź, jednak skupiam się bardziej na grze niż na gadaniu, więc miejmy nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Jakoś wielce. Bo w sumie znajdziecie mało kto przychodzi tutaj dla mojej paplaniny, która i tak jest jakości, powiedziałbym, nawet 2 na 10. A, właśnie sam się zabiłem. I kosztem dosyć dużych obrażeń udało mi się go pokonać. Brawo ja. W sumie ta lokacja jest na tyle trudna, że chyba jednak podziękuję za brawurę i wezmę zamiast tego... w sumie tarczę. Tak, tarczę to najlepsze co mam. Tylko... po tarczy, jak ja i tak nic nie mogę tutaj tak naprawdę osiągnąć. Wiecie, no bo tarcza chroni... ale... przedcie. Skoro nie ma tutaj prawie nikogo, kto atakuje, jako tako. I 7 metalu, nieźle. Jak tak dalej pójdzie, to zaraz będziemy mieli chyba już max. Dobra, moc i tak jest zabójczy. I gdzieś tu był ten cel, z którym można było ostatnio gadać, a teraz... nie ma go. Chyba, że on był gdzieś wyżej, z boku, czy coś. No chodź, komar. Chodź, pokaż na co cię nie stać.
Dobra. Jest coś jeszcze pominięte? Nie sądzę. Mhm. Tak więc, jeśli nie ma tu nic pominiętego, lecimy dalej. Oczywiście tym razem mając kompletną władzę nareszcie nad Orim. Idę tak tędy, a dobra, tam niżej się nie da. A tutaj coś jest? Jest przejście dalej. Super. I z nim znowu można pogadać. Myślałem, że powie coś więcej, że znowu tu jesteś, dobra, masz, czyli za wytrwałość czy coś. Czy nie lubię cię, iść sobie stąd. Ale nie, że będzie gadał dokładnie to samo co ostatnio. I więcej komarów, rzecz jasna. Chodź, komar. Pokaż mi, jak bardzo jesteś słabiakiem. I teraz tak. Nie widzę tu niczego znowu, co bym mógł pominąć, więc prawdopodobnie niepotrzebnie przełożę drugi raz te wszystkie sekwencje. Chociaż dobra, niepotrzebnie to trochę tak przesadnie określone, patrząc na to, że bądź co bądź, już znalazłem jedną znajdźkę, której wcześniej nie mogłem zdobyć, albo po prostu nie zdobyłem, bo byłem znowu ciapą. Dobra. No i w sumie jest też to, ten cały punkt specjalny, który znowu włączy mi prawdopodobnie kolejne wyścigi. Których nie będę ukrywał, nie chciałbym, ale... No, uaktywnić mogę chociaż. A, nie, to jest punkt już rozpoczęcia wyścigu. Czyli punkt aktywacji wyścigu jest gdzie indziej, dobra. Dobra, jednak warto było przełazić, tak patrzę, że tu jest jakaś ścieżka stricte dla tego, kto już gra Orim, bez ku. O. Okej, worek piasku, na którym można stanąć. Ej, zapominam o wykorzystywaniu moich umiejętności, w szczególności piórka. Chyba, że tam jeszcze nie mogę dojść. Albo trzeba tam jakoś mądrzej wleść. No. Nie. Nie, nie wierzę. Spadłem całą trasę z powrotem. Na szczęście nie była długa, ale wiecie, no. Tak czy siak, jestem zawiedzionym poziomem mojej lamy. Dobra. Raz, dwa, trzy. Dasz. Aha. Czyli to nie może być skok w miejscu, tylko musi być już w dal. A, pokułem stopę Oriego. Jakimś tym łaziłem po kolcach, dzięki czemu mogłem właśnie teraz już se spokojnie przejść. Dalej nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie wszystkiego. Ale czuję, że nagroda, która tam będzie, czymkolwiek ona by miała być, musi być tego warta. Dobra, nie. Coś czuję, że nie mam jeszcze czegoś, co by było tam potrzebne. A jeśli mam wszystko, to po prostu jestem ciapą i leniem, nie chce mi się. Tak więc w sumie przechodzimy lokację, którą już doskonale znamy, a jednocześnie odkrywam ją na nowo, bo teraz mam możliwości już samego Oriego, czyli de facto dużo większe niż kiedy łaziła z nami Ku. Łodzie, panie, kiedy ja nagromadziłem tego aż tyle? No nie wiem. Ale skoro jesteśmy w takim punkcie kulminacyjnym, można wręcz powiedzieć. Bo dalej już za bardzo nie zwiedzaliśmy. To ja się przyteleportuję z powrotem do źródeł. Zbudujemy kolejną rzecz i posadzimy to drzewo z ostatniego nasiona, które tamten ogrodnik tutejszy miał, więc... No, po prostu pora dalej upiększać naszą bazę główną. Dobra, tak więc. Kolejne domy.
albo oczyszczenie jaskini. Tym razem oczyszczam jaskinię, bo zastanawiam się, co to da. Może usunie po prostu piach ogólnie. A może coś innego. A nie, to oczyszcza w drugą stronę. To tu jednak robi coś innego niż myślałem. Dobra, czyli za 6 mamy kolejne domy, potem za 10 ostatnia rzecz i jeszcze coś, czego nie znamy. Więc włazimy do jaskini, zobaczymy, co tam dalej będzie. Czy on już podziękuje, czy jeszcze nie? Aha. Chyba, że to jest jednak tutaj. E co? Czyli, że... Nie można tutaj wleźć z jakiegoś powodu. Czyli to jest lokacja na dużo późniejszy etap, prawdopodobnie. Wow. A tu dalej jest ściana z piachu, która blokuje wszystko, więc... Ori, jesteś ciapa. Że nie umiesz nawet piasku rozbić. Chociaż oczywiście ja wiem, że to jeszcze wszystko z biegiem czasu się pewnie wyjaśni i w ogóle. Ale okej. 2000. On nic nie miał nowego z tego, co się orientuje. To właśnie jeszcze nie zobaczałem jak tam z ulepszaniem. Oczywiście są takie rzeczy, ale... Czy ja wiem? Chyba lepiej będzie jednak zainwestować w to w nowe bronie i ich ulepszenie, bo de facto albo mnie się naprawdę wydaje tylko, albo te wszystkie nowe bronie naprawdę odblokowują różne elementy. No chociażby tak jak to było, jak to miało miejsce właśnie z tym, że mam młotek, to teraz mogę te skoki w dół robić. Oczywiście, że tak. I teraz zobaczmy. Strażnik, stwórz duchową kulę, która samoczynnie atakuje wrogów. Piorun, rzuć potężną świetlistą włócznią, która wykorzystuje dużo energii. Pożoga, wybuchnij błękitnym płomieniem i zadawaj obrażenia od ognia przy atakach. W sumie nie wiem, co lepsze. Ale wykupię wszystkie w wersji podstawowej, przynajmniej. Dobra, to strażnik. I piorun. Dobra. Teraz w sumie niech będzie tak, tak i tak. Chcę zobaczyć wszystko. To? Nie chciałem gadać. Ale okej, piorun. Fajne! Potężna zdolność, jak nic. Co robi wybuch? A to? A, motylek. Okej. Fajne zdolności. Ja jednak wracam do mojego standardowego układu. Może później coś nowego, ale teraz pogadajmy z nim. Oczywiście, że tak. Ostatnie nasiono. No. Czyli jednak nie jest aż tak źle. Okej, czyli tutaj... Drzewo ze skillem? Serio? Nie no. Czyli inaczej mówiąc... Udało mi się... kolejną umiejętność odblokować sobie. Pewnie to nic takiego wielkiego, skoro to poboczniak, bo jednak poboczniaki ułatwiają rozgrywkę, jeśli się dobrze wykonuje. Ale nie mogą jej, wiecie, no, kierunkować, więc jest to zdolność jak nic poboczna. O, wrócił tu. Oj. Czyli... Nowego mieszkańca zdobyłem.
no i rytuał przejmowania mocy. Co my tu mamy? Jeszcze więcej obrażeń. Czyli po prostu za znajdźki będziemy mieli zwiększone obrażenia, super. Wow. Czyli teraz ten młot już będzie zabójczy. Chociaż w sumie patrząc na całokształt, można przejść już z pracą na zwykłego dziabadła. Skoro mamy już kolejne 25% do obrażeń. Tak, bardzo możliwe, że tak. Zmarznitego Mokiego. Jeszcze nie znalazłem zmarznitego Mokiego, ale wiem, gdzie można go szukać, więc... Nawet nie będę wam udawał, że nie wiem, co będę teraz robił, czy coś. Lecimy zbadać te śnieżne tereny, które były w tym za kuchnią. A potem do terenów za niedźwiedziem, bo tam jak nic czuję, że po prostu będziemy właśnie mogli tą zupę komuś oddać, bo tam będą mroźne tereny jak nic. Okej. Okay. Dobra. W takim wypadku... Hej! Dobra. Trzy ataki młotem i minimum. Teraz przełączę na to i jak znajdziemy kolejnego takiego, to zobaczę ile wymaga. Coś tu jest, ale nie wiadomo co. I oczywiście kamień. Nie wiem. Nie, jednak nie. Ale jak widać, tutaj się jeszcze nie dostanę, więc... No niestety. Jak cokolwiek by nie skrywał ten kamień, jest to póki co niedostępne. Dobra. Tak, to słyszę, siostra się już strasznie niecierpliwi. Ale cóż, taka kolej rzeczy. W końcu jest siostrą, która jest strasznie niecierpliwa. I nie znalazłem niczego, już myślałem. Tak więc... Gdzie my tutaj coś jeszcze mamy? A w sumie... Tam coś w sumie jest. Tak jakby tutaj naprawdę coś jeszcze było gdzieś. Tylko nie jestem w stanie powiedzieć, co te symbole oznaczają póki co. No widzicie? Naprawdę, jakby tutaj coś jeszcze było tam. A wiecie co? Aż pójdę, sprawdzę. Może naprawdę coś tam jest jednak. Chociaż nie, no jak... Nie podniosłem kamienia jeszcze tego? Albo nie mam do niego dostępu, albo już naprawdę nie wiem, jakim cudem jeszcze, żebym tego nie podniósł. Chyba dostępu nie mam póki co. Ale wiecie co, ja się nie poddam. I tak odcinek jest już przemarnowany, można powiedzieć szczerze. Ja się będę przejmował tym, czy przemarnuję jeszcze delikatną, dodatkową chwilkę, czy nie. Chociaż w sumie przemarnowany to też trochę mocne słowa, patrząc na to, że jednak coś udało się osiągnąć. Dobra, Ori, wskakuj. Nie, jakby naprawdę tam gdzieś od drugiej strony się jakoś dziwnie właziło, czy coś, do tego kamienia. Jest lepiej ukryty niż myślałem. Wiecie, co jest w tym wszystkim najgorsze? Że ja go widziałem, ale nie wiem, jak się tam dostać, więc no. Albo trzeba więcej chat zbudować, po tych chatach jakoś się tam dolezę, albo ja już naprawdę nie mam pomysłów i jestem ciapa i tyle. Dobra. Nie, na ten most chyba się naprawdę nie da póki co wleść. A gdyby się dało, to naprawdę fajnie by było i bym mógł już chyba osiągnąć wszystko. Chociaż... Nie, no jest jakieś wejście według tego, co tutaj pokazuje. Chociaż nie, to nie jest wejście tam. Dobra. Chyba za dużo już kombinuję. Żeby tam wleść, to trzeba jakoś tędy. Czyli przed tym drzewem jakoś trzeba. Na mostek te. Pewnie jak zbuduję więcej chałup czy coś, to tajemniczym trafem nagle bym tam mógł wleść. Dobra, nie będę was już dłużej tym zamęczał. Ulepszyłem, co miałem ulepszyć. To teraz spróbujmy obudzić niedźwiedzia. Pewnie będę tego żałował, ale... No, nawet jeśli będę żałował, to przynajmniej coś może odkryję. W sumie mam nowe pióro. Wiecie, takie duże, fajne pióro.
Naprawdę, ten Loki, który tam był, no mocno sugestywnie mi się wydawał odnośnie tego pióra. Mhm. W sumie idealna sugestia co do tego, co trzeba zrobić według moich wymysłów. Więc spróbujemy. I oczywiście wracam póki co do mojej oryginalnej broni, bo chcę przetestować, jak ona będzie, wiecie, działała przy bonusie kolejnym 25% do obrażeń. Obstawiam, że może być nawet tak potężna, że nie trzeba będzie już za bardzo się bawić młotkiem, chociaż bądź młotek zawsze będzie mocniejszy zdecydowanie od tego, co może zaoferować mi podstawowa broń. Nie, no, niby próbuję i próbuję, ale nie potrafię. Ten młotek jest za fajny. Dobra, i ten Moki tutaj jest dalej, czy nie? Aha, czyli dobrze, myślałem, że tu można. Dobra. Ten Moki? Mhm. Prawdopodobnie nie będzie to najlepsza decyzja w życiu, ale trzeba. I kichnął w nas oczywiście. Czyli on jest pozytywną postacią. Okej. Czyli można sobie po niedźwiadku połazić. No i tak jak myślałem, lodowa kraina. Pewnie gdzieś tutaj będzie ten, kto chce zupy, więc skoro mogę zupę już dać, to w sumie się tym zajmę. Bo gdzie ten... A, czyli Moki sobie już uciekł. Super. Dobra, to lecimy na speedzie przysłowiowym. Tylko da się tam zejść? Nope. Okej, czyli po prostu ile się da... Ile sił w palcach będę musiał teraz ciągle używać tego, żeby szybko łazić. Aha. Dobra. I chyba wrócę do tego jednak, bo... No, ja się będę ciągle zmieniał zdania. Wybaczcie. Aha. Śliskie. Dobra, fajne. Mechaniki znane, zmienione na potrzeby otoczenia, które jest tutaj inne. Dobra. Dobra, w sumie sam nie wiem, co ja żebym narobił, ale widzę, że działa, więc nie ma co się przejmować. I teraz właśnie to, co chciałem sprawdzić, czyli czy... Nie, no młotek jest dwa razy potężniejszy, jak widzicie. Tak więc nawet nie będę udawał, że to jest dobre dla mnie. Nie, ja chcę młotka. I widzę, że lokacja jest też podzielona na tą sekwencję, którą będę mógł, dopóki nie oczyszczę z lodu, i na tą, którą będę mógł, kiedy już oczyszczę z lodu. Fajnie. Nie ma dla mnie większego znaczenia, powiedzmy, pod kątem jako tako. Kiedy, co, jak? O! I już coś jednak otworzyłem. Teraz pytanie, gdzie jest ścieżka główna, a gdzie poboczna? Nie będę udawał, mnie to mało interesuje, jaka ścieżka jest poboczna, dopóki... Dobra, w sumie może inaczej, która jest główna.
Chociaż widzę, że tam się nie dostanę na obecny moment. Więc jednak muszę iść ścieżką główną i przez niedźwiedzia. Przez tą dziurę, która jest przy nim. Dobra, Ori, na spokojnie, spadamy. Się uczepiłeś znowu jakiegoś kamulca. O! Garnek ze zupą. Aha! Dobra, chyba już wiem, na czym będzie polegała tutaj lokacja. Będzie trzeba zupą pluskać w różne rzeczy. Tak. Dokładnie tak jak myślałem. Trzeba będzie używać zupy. A. Aha, czy to jakiś przeciwnik? Aha. Co? Aha, czyli można odmrażać i zamrażać. Okej, fajne. Tylko jednocześnie... A, czas się skończył, dobra. Dobra, to jeszcze tylko oczyścimy to miejsce. Ponownie. Cicho bądź, przeciwniku. No nie, no. Czy wy to widzicie, jak ja lamię? No... Aż tak to ja nie lamiłem od dawna. Dobra. I znowu... A nie, dobra, jeszcze jestem w miarę żywy, więc... Czyli się nauczyłem już jednej dosyć istotnej rzeczy. Tam uczyli, jak obsługiwać zupę. Dobra. Nie wiem, po co tam w sumie właziłem i co dalej. Aha! Czyli ja rozmówiłem sporą część świata teraz. Fajnie. Ale dobra, jak mówiłem, resztę poznamy już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że oczywiście wam się podobało. No i do zobaczenia jutro właśnie w Ori. I być może dzisiaj w kolejnych grach, więc trzymajcie się. Hej!